Dziś odpowiem Wam na dwa kluczowe pytania, czyli jak walczyć z grawitacją, odmładzać skórę, a przede wszystkim cofnąć czas. Także przy użyciu urządzenia marki Beautyfly myślę, że osiągniecie spektakularne efekty, ponieważ one ujędrniają, wygładzają i rewitalizują skórę, więc jednocześnie opowiem Wam o kilku funkcjach, z których korzystam na bieżąco. To będzie kawitacja, mikrodermabrazja, prądy EMS, fale radiowe i oczywiście laser, depilacja IPL. Więc mam nadzieję, że dzisiaj dostaniecie szereg odpowiedzi na Wasze pytania, ponieważ podsumuję Wam, jak planować zabiegi, jak wykorzystywać poszczególne funkcje do konkretnego typu cery, jak i zachować odstęp, jeżeli chodzi o wykonywane zabiegi i jak właśnie zaplanować sobie swój kalendarz, jeżeli chodzi o pielęgnację, zabiegi, które możecie wykonać w domu. Także mam nadzieję, że to będzie duża oszczędność czasu, środków, które możecie wykorzystać na inne przyjemności. Także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. Kawitacja to zabieg, z którego najczęściej i najchętniej korzystamy. Dlaczego? Ponieważ jest tak naprawdę dla każdego rodzaju skóry. Mogą korzystać z niej osoby o skórze suchej, wrażliwej, trądzikowej, bardzo ładnie oczyszcza skórę i przede wszystkim robi to delikatnie. No i tutaj Wam się sprawdzi urządzenie Biskra Pro. To jest urządzenie, w którym tak naprawdę macie zamkniętych kilka funkcji. Przede wszystkim oczyszczanie, czyli kawitację, tryb anti-aging, prądy EMS o wysokiej i niskiej częstotliwości, w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. No i jednocześnie wykorzystujemy jonoforezę dodatnią i ujemną, która wtłacza składniki aktywne. To jest, słuchajcie, urządzenie przede wszystkim bardzo poręczne, wystarczy spryskać buzię wodą i możemy oczyszczać skórę twarzy. I tutaj przy okazji trybu oczyszczania sprawdzą się świetnie światło fotonowe, które są antybakteryjne i jednocześnie działają odmładzająco, więc mamy niebieskie, jak i czerwone światło. Szpadłka jest, słuchajcie, bardzo higieniczna, oczyszczamy ją po skończeniu zabiegu i tak naprawdę macie pięknie oczyszczoną skórę, ujędrnioną, nawilżoną i zrewitalizowaną. Także myślę, że to urządzenie Wam się naprawdę sprawdzi. Dodatkowo, co mi się podoba w Biskra Pro, to przede wszystkim lekkość tego urządzenia, to jak wygląda, ponieważ ma przepiękny design. I marka Beautyfly myślę, że chyba jest najbardziej znana z tego urządzenia, ponieważ tutaj mamy w jednym urządzeniu, co też się automatycznie zwraca nam jego cena, zamkniętych kilka funkcji. Więc myślę, że tak na co dzień korzystamy oczywiście z funkcji oczyszczania, natomiast możemy sobie zafundować cały wachlarz zabiegów, począwszy właśnie od kawitacji, następnie nakładamy ulubione serum i wtłaczamy je za pomocą właśnie jonoforezy ujemnej. Korzystamy jednocześnie z świateł fotonowych, które są właśnie antybakteryjne, przeciwzmarszczkowe, więc jednocześnie ujędrniamy skórę, no i nie roznosimy tych bakterii, to jest bardzo ważne. I funkcja, która Wam się też powinna spodobać, to są prądy EMS, które ujędrniają skórę, to są takie właśnie mikroskurcze, dzięki czemu nasza skóra się ujędrnia i wygładza. Także to jest pierwsze urządzenie, a jak widzicie wielofunkcyjne i myślę, że od niego zaczniecie. Mikrodermabrazy to zabieg zaraz po kawitacji, który najczęściej wykonujemy i przede wszystkim najchętniej do oczyszczania skóry twarzy. Tutaj Wam się sprawdzi super urządzenie od marki Beautyfly, czyli Bioderma Ice. To jest urządzenie, które wykorzystuje przede wszystkim w pierwszej kolejności płytkę rozgrzewającą, którą przykładamy do skóry, ona ją rozluźnia i otwiera jednocześnie pory. Następnie wykonujemy zabieg za pomocą głowicy, która ma 5 trybów mocy ssącej i jednocześnie zasysając skórę, peelinguje ją, oczyszcza i później używamy płytki chłodzącej, która zamyka pory i przede wszystkim rewitalizuje skórę po zabiegu. Możemy szybko zmienić końcówkę i wykorzystać kolejną funkcję, czyli wykonywanie masażu, czyli jednocześnie macie rewitalizację skóry, oczyszczenie i masaż. To wszystko jest zamknięte w jednym urządzeniu. Innowacją jest płytka chłodząca, która Wam się świetnie sprawdzi i przede wszystkim uprzyjemni zabieg. Także mam nadzieję, że dzięki temu urządzeniu oczyścicie skórę, no i naprawdę jej pomoże. Kluczowe pytanie w tym momencie jest to, czym się różnią te dwa urządzenia, więc już Wam wyjaśniam. Przede wszystkim kawitacja to jest urządzenie do delikatnego oczyszczania skóry twarzy. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby, które mają cerę trądzikową, wrażliwą i taką, która naprawdę jest bardzo, bardzo delikatna, więc przy korzystaniu z tego urządzenia też będą zadowolone osoby, które mają skórę suchą, bo kawitacja bardzo nawilża skórę, więc ją zrewitalizuje, odświeży, przede wszystkim sprawi, że ta skóra będzie promienna i jeżeli macie ważne wyjścia, to kawitacja jest bardziej pożądanym zabiegiem, ponieważ jest to sposób po prostu odświeżania skóry twarzy, takiego rewitalizowania na szybko, więc myślę, że tutaj naprawdę w takiej codziennej pielęgnacji kawitacja Wam się powinna sprawdzić. Przy cerze suchej raz na 3 tygodnie możecie ją wykonywać, przy cerze tłustej czy mieszanej myślę, że raz na 2 tygodnie, raz na 1,5 tygodnia ten zabieg będzie jak najbardziej wskazany, ponieważ świetnie oczyści Waszą skórę i sebum będzie mniej się wydzielać. No i jednocześnie będziecie miały po prostu bardzo dobrze oczyszczoną skórę twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o mikrodermabrazję, tutaj jeżeli macie cerę wrażliwą, naczynkową, to absolutnie odradzam. Natomiast sprawdzi się do cer tłustych, mieszanych, które po prostu mają dużo na przykład zanieczyszczonych porów,
przy wągrach też Wam się super sprawdzi. Także to jest urządzenie już troszeczkę silniej oczyszczające i jak pewnie zauważycie, bo teraz mam akurat tą końcówkę do wykonywania masażu, tutaj mamy tarcze diamentowe, które po prostu peelingują Waszą skórę, więc następuje tarcie za pomocą tych 5 trybów mocy ssącej. Więc automatycznie mogę Wam powiedzieć, że jeżeli macie skórę bardzo wrażliwą, to po prostu będzie Wam się mocno czerwienić, chociaż normalnie i tak ona jest czerwona zawsze po tym tarciu, po prostu po peelingowaniu skóry. Natomiast mając cerę bardzo wrażliwą, naczynkową, nie polecam Wam tego urządzenia z uwagi na to, że po prostu odczujecie dyskomfort. No a mając cerę trądzikową, po prostu rozniesiecie ten trądzik, więc to jest akurat niepożądane. W każdym, słuchajcie, z urządzeń jest oczywiście ładowarka. Przy okazji Bioderma Ice macie wymienne końcówki, także na początku nie musicie ich zamawiać, one po prostu są. Jeżeli chodzi o Bioderma Ice, mamy kilka końcówek w zależności od partii naszej skóry, więc będziecie zadowolone, ponieważ będzie można mocno dostosować sobie urządzenie. Rozmawiamy sobie o zabiegu mezoterapii bezigłowej, czyli 5 funkcji zamkniętych w jednym urządzeniu, czyli Be Glossy Pro od marki Beautyfly. Pierwsza funkcja, czyli oczyszczenie skóry twarzy, odświeża i rewitalizuje skórę. Następnie mamy opcję Cryo, która zamyka nasze pory, ochładza skórę i przede wszystkim zdejmuje obrzęki i opuchlizny. To jest zabieg, który możecie wykonywać z rana, żeby właśnie odświeżyć tą skórę i przede wszystkim ją wygładzić i automatycznie skóra wygląda lepiej. Następnie mamy pobudzenie kolagenu i to jest funkcja, z której możecie korzystać raz na 2 tygodnie, żeby zagęścić włókna kolagenowe. Mamy również prądy EMS, które powodują mikroskurcze, które ujędrniają, napinają skórę. No i oczywiście tryb nawilżania, z którego możemy korzystać na co dzień za pomocą nałożenia maski w płaście albo ulubionego serum. Mamy 3 światła fotonowe, które działają antybakteryjnie, rewitalizująco i przeciwzmarszczkowo. No i tak jak mówię, możemy zwiększać intensywność Waszego zabiegu, zaplanować sobie Wasz kalendarz pielęgnacyjny i korzystać ze wszystkich funkcji. I to jest, słuchajcie, urządzenie, które, no powiem Wam szczerze, mnie bardzo skoczyło. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o użytkowość i to, że możemy tak naprawdę wykorzystać jedno urządzenie w kilku zabiegach, ponieważ jednocześnie możemy zrobić sobie na przykład tryb nawilżania, nałożyć ulubione serum, właśnie maskę w płaście, spryskać buzię mgiełką, żeby te po prostu to urządzenie bardzo ładnie przewodziło tą funkcję i wtłaczało te składniki aktywne, bo za to jest odpowiedzialny tryb nawilżania, żeby właśnie wykorzystać maksymalnie produkty, które nakładacie, zwiększyć ich działanie nawilżające i penetrujące naszą skórę. Prądy EMS i zwiększanie jakby elastyczność naszej skóry, pobudzanie kolagenu w naszej skórze, to są funkcje, z których możecie korzystać raz na 2-3 tygodnie, żeby pobudzić tą skórę do działania, rewitalizować ją na bieżąco. Funkcje oczyszczania możecie korzystać 2-3 razy w tygodniu, ja Wam oczywiście tak polecam, natomiast możecie korzystać z niej codziennie, po prostu nakładacie wacik z płynem micelarnym, nakładacie pierścień i delikatnie oczyszczacie skórę. I to jest, słuchajcie, urządzenie multifunkcyjne. To jest jedno z najfajniejszych, najciekawszych moim zdaniem urządzeń Beautyfly, które możecie wykorzystać już na samym początku Waszej walki z grawitacją, działaniem przeciwzmarszczkowym. I to jest bardzo ważne. Każda z nas ma dużo takich dni w miesiącu, kiedy budzi się i ta skóra jest taka opuchnięta, jest za gorąco w pomieszczeniu, za dużo grzejemy i ona wtedy po prostu jakby zbiera tą wodę, więc funkcja kryje się super z rana, po prostu nakładacie sobie mgiełkę, 2 minuty wystarczą, żeby faktycznie tą skórę tak ochłodzić, zamknąć te pory, żeby ona naprawdę wyglądała super taką jędrną. No i ja na przykład właśnie korzystam z tego trybu nawilżania. Cryo to są moje 2 ulubione. Więc to jest urządzenie, które moim zdaniem będzie wielofunkcyjne i Wam się chyba najbardziej spodoba. No i o nie jest najczęściej, jest wiele pytań, więc jednocześnie za chwilkę Wam odpowiem, czym się różni Be Booster od Be Glossy. No i wtedy będziecie mogły podjąć decyzję, które sobie na początku zakupić, ale myślę, że sprawdzą Wam się 2. Grawitacja, walczymy z czasem, więc tutaj Wam się sprawdzi rewelacyjne urządzenie od marki Beautyfly, czyli Be Booster. To jest urządzenie, które wykorzystuje 3 funkcje zamknięte w jednym urządzeniu. Oczyszczanie soniczne, przykładamy wacik nasączony płynem micelarnym, oczyszczamy, odświeżamy naszą skórę. Następnie korzystamy z fal radiowych, to jest jedna z największych dostępnych mocy dostępnych na rynku, jeżeli chodzi o fale radiowe, 1 MHz. No i tutaj działamy na zasadzie przegrzewania włókien kolagenowych, które się obkurczają, a następnie napinają, więc rewitalizujemy skórę twarzy, ujędrniamy, poprawiamy owal. Tutaj Wam się również sprawdzi funkcja prądów EMS.
Urządzenie się przepięknie dopasowuje do owalu naszej skóry, jednocześnie je poprawiając, ujędrniając skórę. To są mikroskurcze, które powodują właśnie napięcie skóry, no i jednocześnie odmładzania jej. Także myślę, że to urządzenie Wam się sprawdzi do walki z czasem, ujędrniania, oczyszczania i oczywiście napinania naszej skóry. Pamiętajcie o tym, że V-Booster to jest urządzenie, które wykorzystuje dużą moc, jeżeli chodzi o fale radiowe, dostępne w urządzeniach do użytku domowego. To jest bardzo ważne, ponieważ sami możecie sobie wykonać taki zabieg. Czy to boli? Absolutnie nie. I tutaj odpowiadam Wam na pytanie jednocześnie, które się często pojawia przy V-Booster i V-Glossy podczas korzystania z prądów EMS. Oczywiście będziecie czuły mikroskurcze, to są urządzenia, które no, pobudzają te włókna kolagenowe, muszą to robić w jakiś troszeczkę mocniejszy sposób, więc będziecie czuły takie po prostu skurcze mięśni. Gdzieś tam będzie oko latać, warga się unosić, przy nosie będziecie czasami czuły taki delikatny dyskomfort, ale tu słuchajcie, nie boli, to jest ważne. Ale często mnie pytacie, czy ja również tak mam, czy to urządzenie nie jest zepsute, czy coś się z nim nie dzieje, bo po prostu Was kopie prąd. To jest takie uczucie, takie delikatne kopanie prądu, takie cykanie po skórze twarzy, ale to jest absolutnie normalne, urządzenie działa i moim zdaniem wtedy odczujecie różnicę, jak po wykonanym zabiegu skóra będzie bardziej napięta i ujędrniona. I tak, słuchajcie, działa V-Booster, natomiast jeżeli chodzi o fale radiowe, to tylko i wyłącznie poczujecie rozgrzanie skóry, ta płytka się nagrzeje i będzie jakby wtłaczała składniki aktywne, czyli nakładamy ulubione serum, przykładamy płytkę, włączamy tryb właśnie prądów fal radiowych i po prostu czujecie rozgrzanie skóry. I ono działa w głębszych partiach naszej skóry, właśnie przegrzewa włókna kolagenowe. Następnie, jeżeli chodzi o wykorzystanie prądów EMS, czy w V-Booster, czy w V-Glossy, tutaj po prostu będziecie czuły takie napięcie, takie jakby mikroskurcz, więc automatycznie gdzieś tam ta warga będzie latać, oko się będzie tutaj gdzieś ruszać, ale to jest absolutnie normalne. Tutaj ja w okolicach nosa zawsze czuję takie największe spięcie. I te kuleczki będą się po prostu kręcić i przesuwać po Waszej skórze. Także jeżeli chodzi o różnice wynikające z tych urządzeń, no to tutaj mamy prądy EMS, fale radiowe, które nie ma w żadnym innym urządzeniu. I to jest bardzo wyjątkowe urządzenie. Myślę, że warto je mieć razem z V-Glossy. Które lepsze? Tak naprawdę nie mam dla Was odpowiedzi, ponieważ ja korzystam z obu i uważam, że oba są potrzebne, bo fale radiowe są bardzo ważne dla naszej skóry i naprawdę świetnie działają rewitalizujące się, o tym przekonałam. Patrząc na 2 lata wstecz, jak wyglądała moja skóra, jest duża zmiana. No i faktycznie powiem Wam, że mam wrażenie, że po prostu walczę z czasem używając tych urządzeń. Tutaj macie dodatkowo w V-Glossy taką podpórkę. Ona po prostu sobie bardzo ładnie leży w łazience, także myślę, że każda z nas znajdzie coś dla siebie, więc teraz przejdziemy do ostatniego urządzenia. I to będzie taka wisienka na torcie, myślę, że Wam się mocno spodoba. O jakim urządzeniu mowa? Oczywiście B-Shine Eyes, to jest laser kosmetyczny IPL, który wykorzystuje aż 3 funkcje. Wiecie, że na bieżąco z nich korzystam. Przede wszystkim mamy depilację IPL, mamy funkcję fotoodmładzania, rewitalizacji skóry i za to kocham to urządzenie. No i oczywiście redukcja, likwidacja trądziku, więc tutaj po 3 miesiącach zobaczycie ogromny efekt na Waszej skórze, nie korzystając już z żadnych doustnych terapii, które bardzo często niszczą narządy i też macie po prostu uczucie już zmęczenia po takich kuracjach, bardzo Wam się mocno przesusza skóra twarzy, skutków ubocznych jest bardzo dużo korzystając z doustnych terapii, a tutaj to urządzenie ma kilka funkcji w jednym, także jednocześnie odmładzacie swoją skórę korzystając z niego. Funkcja Ice Cooling, czyli głowica chłodząca podczas depilacji w wybranych partiach Waszej skóry, gdzie używacie urządzenia, po prostu ona chłodzi ją, dając uczucie komfortu, nie macie tego nieprzyjemnego uczucia strzelania ciepłem, tylko właśnie uczucie chłodzenia. Oczywiście mamy taki dotykowy panel sterujący, przez co urządzenie jest nowoczesne, designerskie, jednocześnie możecie sobie zwiększać tryb mocy, dopasowywać ją, macie wbudowany czujnik, sensor koloru skóry, więc automatycznie urządzenie dopasowuje swoją moc. No i co jest ważne, ruchomą głowicę, bo ona się bardzo ładnie dostosowuje do wybranej partii ciała, na której pracujecie, to jest super, jeżeli chodzi o pracę przy twarzy, w okolicach żuchwy, nosa, pod oczami, no i też w okolicach bikini, kiedy po prostu to urządzenie musi się po prostu elastycznie dopasować do miejsca, na którym pracujecie. No i tak od siebie, słuchajcie, jeżeli chodzi o dane techniczne, no to mamy to za sobą, natomiast jak działa urządzenie w ogóle, słuchajcie, dla mnie to urządzenie działa przede wszystkim, jeżeli chodzi o funkcję, z której ja najczęściej korzystam, czyli rewitalizację, odmładzanie skóry. Genialnie, ponieważ zagęszcza włókna kolagenowe, automatycznie rewitalizuje skórę, bardzo ją mocno ujędrnia. Słuchajcie, laser działa też na
Wasze przebarwienia to jest bardzo ważne i tutaj z tej funkcji korzystają osoby, które mają zarówno przebarwienia posłoneczne, jak i te potrądzikowe, co jest też bardzo ważne. Ja przynajmniej korzystam z tego urządzenia, ponieważ przepięknie nawilża i właśnie ujędrnia, poprawia owal twarzy. Bardzo ładnie ta skóra się zagęszcza i sprawia, że jest taka zrewitalizowana. Po tych 6 zabiegach, uwierzcie mi, będzie ogromna różnica i bardzo często mi też piszecie, że jak korzystacie z tych urządzeń, to później macie mnóstwo, naprawdę mnóstwo komplementów ze strony Waszych najbliższych, że Wasza skóra się zmieniła, co wy, że tak naprawdę Wy coś musiałyście zmienić w tej pielęgnacji, że ta skóra po prostu żyje swoim życiem takim naprawdę na pełnym oddechu. Także ja myślę, że zarówno produkty do pielęgnacji twarzy są bardzo ważne, no ale też zabiegi, które możecie wykonać w domu i nie są aż tak inwazyjne, nie musicie panicznie bać się bólu, bo tutaj w przypadku tych urządzeń tego po prostu nie ma efektu, to nie boli. Ja Was tak naprawdę w każdym kolejnym tutorialu przeprowadziłam, jak używać te urządzenia, więc możecie sobie wpisać Beautyfly Skin Therapy i wpisać dowolną nazwę urządzenia, które Was interesuje i tam macie po prostu instruktaż, jak korzystać po kolei z każdego. Także mam nadzieję, że w przypadku tego podsumowania odpowiedziałam Wam na wiele Waszych pytań. Oczywiście zawsze używając laseru IPL korzystajcie z glasów, bo słuchajcie, to jest bardzo ważne, żeby zabezpieczać obszar Waszych oczu. Przy używaniu świateł fotonowych wykorzystywanych zarówno w Be Glossy, jak i w Biscap Pro, no i tym oczywiście urządzeniu do kawitacji mikrodermabrazji, nie musicie, słuchajcie, używać, świateł fotonowe nie powodują, że musicie używać okularów. I słuchajcie, mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość Waszych pytań. Jeżeli chodzi o pielęgnację, to tak naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi serum olejowo-żelowe z koi. Ono jest, słuchajcie, najlepsze do przełożenia prądów i korzystania z takich urządzeń, ale o tym Wam zawsze opowiadam przy każdym możliwym filmie i wykonywaniu tych zabiegów, więc doskonale wiecie, jaki jest mój ulubieniec w dziedzinie korzystania z tych urządzeń. Słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Oczywiście, jeżeli dostałyście odpowiedzi na wszelkie Wasze pytania, koniecznie subskrybujcie kanał. Jeżeli po prostu jesteście tutaj pierwszy raz, Wam się spodobało i uważacie, że merytoryka jest na wysokim poziomie, a taką właśnie chcę zachować, tworząc dla Was treści. No i mam nadzieję, że sprawiłam Wam tym filmem przyjemność. Te urządzenia zdecydowanie można sobie zamówić na Dzień Kobiet, wybrane albo już kolejne z kolekcji. I mam nadzieję, że odpowiedziałam na większość Waszych pytań i rozwiałam pewne wątpliwości. Także dziewczyny, nie bójcie się korzystać z takich urządzeń w domu, to jest jak najbardziej bezpieczne. A oglądając moje filmy będziecie miały 100% tutorial, jak wykonać zabieg krok po kroku. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć!